dobry Państwu, witam bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Oczywiście na naszej antenie cały czas trwa Dzień z Republiką. Czas na kolejnego gościa, jest nim profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Również serdecznie pozdrawiam. Panie profesorze, za nami spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Dziś spotkanie z premierem Kanady Justinem Trudeau i wizytą w Kanadzie. Tutaj jeszcze nie mamy relacji, jeszcze nie mamy oficjalnych informacji na ten temat, ale wrócimy teraz do tego wczorajszego, bardzo, bardzo głośnego, gorącego, jeśli chodzi o przekazy medialne, spotkania prezydenta Andrzeja Dudy wraz z Donaldem Trumpem. Zobaczmy wypowiedź byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych na gorąco po spotkaniu. To nie była łatwa robota do wykonania, ale spotkanie było fantastyczne. Pracowaliśmy 4 lata razem, 4 świetne lata. Bardzo szanuję Polskę i jej prezydenta. Mamy bardzo dobre relacje osobiste. Nigdy nie mieliśmy żadnych problemów. Zawsze będziemy stali za Polską. Teraz jeszcze wypowiedź pana Wojciecha Kolarskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta, również na gorąco po spotkaniu. To było znakomite spotkanie, długa, prawie 2,5-godzinna rozmowa, która przebiegała w znakomitej atmosferze. To było spotkanie dwóch przyjaciół, którzy wspominali ten czas, kiedy przez 4 lata współpracowali, sprawując urzędy prezydenckie. To był dobry czas, bardzo dobry czas, bardzo owocny czas dla relacji polsko-amerykańskich. I to była rozmowa dwóch osób, które bardzo cenią się nawzajem, wymieniają się nawzajem spostrzeżeniami, opiniami. Natomiast chciałem zaraz podkreślić, że prezydent Andrzej Duda był tam z wizytą prywatną, a Donald Trump wielokrotnie podkreślał wielką sympatię do Polski, uznanie, które żywi wobec Polaków. Mamy dwie wypowiedzi, jedna ze strony Donalda Trumpa, ze strony amerykańskiej, druga ze strony polskiej. To był Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Panie profesorze, jakie są pana wrażenia po tym spotkaniu, po tej konferencji prasowej? No, dużo mówi się o tym, że to było spotkanie, które przebiegało w bardzo przyjemnej atmosferze, spotkanie towarzyskie, no, nawet można powiedzieć starych przyjaciół, no ale z drugiej strony pojawiają się też komentarze, że w polityce to nigdy nie jest tak, że te spotkania są tylko i wyłącznie towarzyskie, kurtuazyjne. Tu zawsze omawiane są jakieś interesy. No pamiętajmy przecież, że Amerykanie są strategicznie najważniejszym państwem dla bezpieczeństwa nie tylko NATO, ale polskim. Mamy relacje dwustronne. My mamy na poziomie aktów prawnych szczególne relacje w zakresie bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi i właśnie przyjęte te regulacje zostały za prezydenta Trumpa. Zresztą przypomnijmy sobie chyba najlepsze przemówienie, jakie wygłosił jakikolwiek przywódca światowego formatu w Warszawie. To było niezwykłe przemówienie, symboliczne przemówienie podkreślające szczególną rolę i pozycję Polski w Europie, ale także w strategicznych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym ten format relacji, jakie wypracował prezydent Rzeczypospolitej w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, potwierdzone zresztą także rozmowami z obecnym prezydentem sprawującym ten urząd, z prezydentem Bidenem, pokazuje, że polski prezydent jest politykiem światowego formatu, rozpoznawalnym doskonale w tej przestrzeni międzynarodowej, a jednocześnie człowiekiem, który swoją kompetencją zbudował wyjątkowe relacje między Stanami Zjednoczonymi a Polską. I co jest ważne, te relacje, jak pokazują
obecne działania są jakby niezależne od wyniku wyborów. Bo to jest bardzo istotne, żebyśmy nie stawiali, tak jak nieopatrznie zrobił. To jest strategiczny, koszmarny błąd z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa, jak zrobił Donald Tusk, no, komentując politykę wewnętrzną w Stanach Zjednoczonych, czy też kampanię wyborczą trwającą tam i bardzo krytycznie odnosząc się do środowiska republikanów, czyli do jednego z fundamentów politycznego ładu, czy politycznej struktury Stanów Zjednoczonych. W systemie dwupartyjnym, jaki jest Stanów Zjednoczonych, my jako państwo, które jest w realnym zagrożeniu ze strony Rosji, państwo, które może liczyć jedynie na potencjał obronny Stanów Zjednoczonych, to chodzi generalnie o ten potężny parasol ochrony, jaki Stany Zjednoczone rozpinają nad całą strukturą NATO, ale także nad Europą. I w takiej sytuacji jakieś takie zachowania no wręcz niepoważne. No nie tylko nie przystają premierowi państwa, który jest w takiej sytuacji, ale są zagrożeniem w wymiarze strategicznym bezpieczeństwa Polski. W związku z tym to jest też próba naprawienia tego koszmarnego błędu, jaki został popełniony przez polski rząd. I też podkreślenia ciągłości polityki polskiej realizowanej wobec Stanów Zjednoczonych bez względu na wynik wyborów, jaki zapadnie, czy bez względu na to, jak naród amerykański wyznaczy swoją przyszłość. To jest bardzo ważne i to jest podkreślenie też powagi wzajemnych relacji, bo zwróćmy uwagę, że ocena tej wizyty z punktu widzenia Białego Domu jest racjonalna i oczywista. Stany Zjednoczone oczekują od Polski, że będzie ciągłość realizowanej polityki bez względu na wynik wyborczy. To jest zresztą zrozumiałe, bo Amerykanie poza konkretnym prezydentem mają strategiczne swoje interesy, długofalowe interesy. W związku z tym jedną kwestią to jest, kto w danym momencie dziejów historycznych sprawuje urząd prezydencki, a drugą kwestią jest pewna ciągłość historyczna w wymiarze strategicznym realizowanej polityki przez Stany Zjednoczone. No i tutaj pewna niedojrzałość rzeczywiście Donalda Tuska. Zresztą o tej niedojrzałości swego czasu mówił otwarcie prezydent Lech Kaczyński, mówiąc, że po prostu Donald Tusk nie ma w ogóle jakiejkolwiek świadomości strategicznej, nie ma żadnej swojej oglądu strategicznego, nie ma tej wizji geopolitycznej, jest to polityk po prostu od ściany do ściany, przyklejony jakby do takiego, do tej narracji berlińskiej. A pamiętajmy, że Polska chociażby ze względu na swoją strategiczną pozycję bardzo potężnie została lewarowana w górę. Jest w tej chwili naprawdę państwem o kluczowym znaczeniu i dla Berlina to było wielkim zyskiem, iż ma dzisiaj na czele rządu polityka, o którym prasa niemiecka mówiła, że co prawda jest to polski polityk, ale myślący po niemiecku. W związku z tym to jest naprawdę dla nas wizyta o szczególnym znaczeniu, chociażby także w tym wymiarze spinania się projektów gospodarczych, ale także militarnych. No, Stany Zjednoczone współuczestniczą w finansowaniu wielu strategicznych projektów związanych z bezpieczeństwem Polski, także w ramach tej triady antydostępowej, którą Polska buduje, bo w ramach tego systemu przecież bardzo istotną rolę odgrywają systemy Patriot amerykańskiej produkcji, ale też systemy radarowe, także system spinający w wymiarze strategicznym. Te wszystkie elementy to ten projekt, który został sfinalizowany zresztą przez obecny rząd, czyli ostatecznie umowa została podpisana na dostarczenie Polsce super nowoczesnego systemu, niedawno przetestowanego w Stanach Zjednoczonych, no a w tej chwili wdrażanego właśnie poza Stanami Zjednoczonymi w Polsce, który ma elementy owej triady łączyć w zwarty system uzupełniony o F-35, które zaczną docierać do Polski. Więc Stany Zjednoczone technologicznie, militarnie są absolutnie państwem dominującym w tym wymiarze zachodnim czy w wymiarze cywilizacyjno-kulturowym związanym
z Zachodem. I tutaj... Panie profesorze, zwróćmy jeszcze uwagę na jeden aspekt, bo za chwilę przejdziemy do kolejnego tematu, tej zbieżności polityki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o wydatki na obronność. Przecież przypominamy sobie tę bardzo szeroko komentowaną wypowiedź Donalda Trumpa dotyczącą wydatków na obronność państw sojuszu w Unii Europejskiej i wypowiedź Andrzeja Dudy, właściwie list, apel o to, aby zwiększyć wydatki na obronność do 3% PKB. Czyli tutaj chyba to spojrzenie jest zbieżne. Absolutnie. Zresztą po pierwsze Donald Trump, dyscyplinując państwa natowskie, czyli wskazując na to, żeby jednak realizowały przyjęte założenia 2% PKB przeznaczonych na zbrojenia, w zasadzie był nie pierwszym prezydentem amerykańskim, który zwraca uwagę na to, na tą dysproporcję między nakładami amerykańskimi na obronę europejską, a samym wkładem europejskim. Tutaj to, co wyróżniło Trumpa, to bardzo zdecydowana formuła, ale też przypomnijmy, bo to jest bardzo charakterystyczne. Były ambasador Niemiec w Polsce, von Loringhoffen, to jest ten syn adiutanta Hitlera. Otóż on powiedział, że dlaczego dla nich Trump jest tak trudny do strawienia, bo on kocha Polskę i ma duży dystans do Niemiec. W związku z tym no, ja rozumiem, że Niemcy budowali w tej chwili potężną narrację, też bardzo niebezpieczną z punktu widzenia bezpieczeństwa europejskiego. No, przypomnijmy sobie zachowanie Niemiec w pierwszej fazie wojny. No, przecież Niemcy wskazywały Ukrainę na przegraną. Wręcz zachowanie w pierwszych godzinach po agresji Rosji na Ukrainę, kiedy ambasador ukraiński był już traktowany jak powietrze przez rząd niemiecki, pokazywały, że już Niemcy przygotowywały się do zupełnie nowego rozdania, do zupełnie nowej geostrategii europejskiej, w którym przyjmą jako fakt tą dominację i spacyfikowanie Ukrainy, zniszczenie Ukrainy, przejęcie Ukrainy przez Rosję. I już jakby w tej perspektywie Niemcy przygotowywały się do takiej rzeczywistości. No w jakim stopniu dla Niemiec zaskoczenie była? Po pierwsze skuteczna obrona Ukrainy, ale także postawa Polski, postawa Stanów Zjednoczonych. Panie profesorze, ja też przypominam sobie na początku wojny słynne wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego w Berlinie, kiedy zadał pytanie po niemiecku, no te 5000 hełmów SS Einwitz, to było też takie bardzo mocne wystąpienie, to pokazywało, jaki jest stosunek Niemiec właśnie do tej wojny. Teraz na chwilę zmienimy temat, ponieważ niewiele czasu nam zostało do końca, ale to będą również kwestie bezpieczeństwa. W niedzielę druga tura wyborów prezydenckich, wyborów samorządowych, a my śledziliśmy debatę przedwyborczą w Elblągu. Zobaczmy, jak wygląda podejście jednego z kandydatów do kwestii bezpieczeństwa. Spokój. Wszystkim udzieliliśmy pomocy. I tak samo będzie w tym przypadku. Jeśli będą ludzie, którzy będą wymagali pomocy, to będąc prezydentem, moja empatia nigdy nie pozwoli mi na to, żeby im nie pomóc. Ale ani jednego mieszkania Ukraińcy nie dostali w Elblągu. Pierwszeństwo dostawania mieszkań w Elblągu z zasobów komunalnych mają Elblążanki i Elblążanie. Zajmuje się tym komisja przy prezydencie, to jest społeczna komisja mieszkaniowa i ja nic nie będę zmieniał. To, że w czasie wojny otworzyliśmy serca, domy Ukraińcom, którzy tej pomocy potrzebowali, to jest szlachetne i wspaniałe. Ale pytanie dotyczyło czegoś innego. Dotyczyło teraz przyjętego paktu migracyjnego i ewentualnej relokacji migrantów, którzy będą relokowani z innych krajów, którzy właśnie przybyli z Syrii czy z Bliskiego Wschodu. No, i pan Eugeniusz prosił o konkretną odpowiedź. Ja rozumiem, że pan przyjmie tych migrantów zgodnie z tym pakietem migracyjnym przyjętym w Unii Europejskiej. Szanowni państwo, wbrew temu, co mówi mój kontrkandydat, pan Andrzej, ja się nie wstydzę barw partyjnych, mam je na sobie cały czas. A pomocy udzielę ze względu na empatię, jaką mam w sobie, bo jestem ratownikiem medycznym również z wykształcenia. 23 lata pracowałem w ratownictwie medycznym. Każdemu udzielę pomocy, kto będzie potrzebujący. To jest moja odpowiedź.
Panie profesorze, jak pan ocenia takie podejście? Czyli tutaj mówimy o bardzo poważnej kwestii, o kwestii bezpieczeństwa państwa polskiego, o przymusowej relokacji uchodźców. No a z drugiej strony pan Michał Missen, kandydat na prezydenta Elbląga z Platformy Obywatelskiej, no mówi, że to są jakieś kwestie empatii, bycia ratownikiem medycznym i po prostu współczucia. Czy naprawdę te kwestie powinniśmy łączyć? No, to jest próba wyminięcia. W zasadzie można powiedzieć, że to się sprowadza do tego symbolu serduszka. No, nie ma chyba bardziej brutalnej akcji niszczenia tego wizerunku, jak fakt używania go w celach politycznych, czyli ta rzekoma miłość. No, tutaj pamiętajmy, że w tej chwili jesteśmy na drodze kolizyjnej. To znaczy w każdym wymiarze polityka realizowana przez w tej chwili przez Brukselę jest zabójcza dla Polski, dla Europy. Ale ja przypomnę taki jeden paradoks, żeby pokazać, gdzie są interesy, a gdzie jest ta propaganda realizowana na potęgę według ludzi niemieckiej. Otóż przypomnę, że Polska w 2004 roku do Unii Europejskiej, a rynek pracy w Niemczech został otwarty w 2011 roku i Niemcy były państwem z wszystkich państw unijnych, poza Austrią, które w sposób bardzo twardy i bezwzględny chroniły swój rynek, wpuszczając tysiące ludzi z krajów afrykańskich, muzułmanów i tak dalej, a broniąc go przed społeczeństwem polskim, przed Polakami. Więc to jest twarda taka analiza, gdzie przebiegają konkretne interesy niemieckie, jak one się mają do różnego rodzaju haseł, otwarcia. Przypomnijmy też, bo mało kto ma świadomość, że jedną z kwestii, która spowodowała Brexit, czyli w zasadzie element rozpadu Unii Europejskiej, z punktu widzenia badań społecznych przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, było właśnie to, że Brytyjczycy byli zaszokowani, że Niemcy w dwóch kwestiach złamali unijne prawo. Jedną z tych kwestii było wpuszczenie przez Angelę Merkel dziesiątek tysięcy ludzi z państw afrykańskich. Mimo tego, że przecież Niemcy nie miały żadnej granicy zewnętrznej, a ta presja, którą wówczas Niemcy wywarły, aby złamać prawo unijne, to było coś, co zaszokowało Brytyjczyków, bo pokazało, że coś złego się dzieje w Unii Europejskiej. Tą drugą kwestią była kwestia związana z narzuceniem pewnego standardu gospodarczego przez Niemcy. Chodziło o kryzys, chodziło o sposób rozwiązania. Tam nie było żadnej elastyczności, tam nie było żadnej chęci obrony społeczeństw przed groźbą masowego bezrobocia. Tam była brutalna logika niemiecka narzucona całej Unii Europejskiej. I te dwa czynniki według badań społecznych były tym, które przekonały Brytyjczyków do tego, aby wyjść z Unii Europejskiej, która zmierza w złą stronę. Tak w każdym razie wówczas Brytyjczycy oceniali. To, co mamy, z czym mamy do czynienia obecnie, a więc wprowadzanie pewnych szokujących narzędzi, instrumentów, które w istocie mają się sprawdzać do tego, że niektóre państwa będą selekcjonowały siłę produkcyjną, że powstaną... Panie profesorze, i musimy zmierzać już do kropki, więc ostatnie zdanie podsumowania, proszę. No, niepokoi mnie wizja, która jest wkomponowana w ten element nowej strategii, budowania swoich z tych obozów, których będą przetrzymywani siłą ci, którzy dostaną się na terytorium Unii Europejskiej. Jak wiemy, Polska ma zewnętrzną granicę, więc wynika z tego, że między innymi w Polsce miałyby powstać tego typu obozy, gdzie polskie siły będą pilnowały, aby ci ludzie nie opuszczali terytorium państwa polskiego. I tutaj kończymy. Bardzo dziękuję. Profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo, szanowny panie profesorze. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, ja zapraszam na serwis informacyjny już za chwilę na antenie Telewizji Republika, który poprowadzi Magdalena Bałkowiec, a następnie wracamy do naszego studia wraz z kolejnymi gośćmi. Do zobaczenia.